Kryzys jako składowa część naszej codzienności przybiera różne formy i różnie się to pojęcie definiuje. W dobie współczesnej kryzys identyfikowany jest z wieloma dziedzinami działalności praktycznej i naukowej. Odnosi się go głównie do zagrożeń systemów politycznych, integralności terytorialnej, stabilności ekonomicznej, życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Wiąże się go również z problemami natury społecznej, religijnej, etnicznej, narodowościowej i kulturowej. Jeszcze nie tak dawno, mówiąc o kryzysie, myśleliśmy o instytucjach, które najbardziej były nim dotknięte w czasach przełomu. Wówczas inwentycy poszukiwali twórczych rozwiązań dla zdefiniowanych problemów, których nie rozwiązywali za pomocą tradycyjnych metod i technik, ale za pomocą twórczego myślenia poprzez szczegółowe analizy prowadzących do radykalnych przedsięwzięć. Działania te miały na celu nie tylko ograniczyć kryzysowe sytuacje, ale zażegnując je miały stworzyć nowe perspektywy rozwoju. Wrocławski inwentyk profesor Piotr Przeciągiarz, kiedy prowadziliśmy dyskusję na temat kryzysu w Kościele, powiedział: źródłem kryzysu instytucji jest złe zarządzanie. Wprawdzie nie dokończyliśmy tej rozmowy, ale dała mi ona nasąd do głębszego zastanowienia i przekonania, że źródłem wszelkiego kryzysu jest człowiek. Ten człowiek, który żyje w czasie i przestrzeni, walczy z chaosem, który jest jego dziełem i ostrze swej walki kieruje przeciwko wyłaniającemu się za cywilizacji barbarzyństwu, choć sam potrafi być barbarzyńcą. Chantal Belzon, francuska filozof i historyk idei, w jednej ze swoich książek napisała: nasz świat jest, jaki jest, wydany na pastwę degeneracji w czasie, dlatego stale walczymy z kolejnymi atakami chaosu. I dalej w tej samej książce: każdej epoce, nim nadejdzie katastrofa, nasila się bezład, psuje się wcześniej skonstruowany porządek. Ta naprzemienność epok, tworzących serię, chaos, ład, katastrofa, nie ma innego sensu poza tym, że przynależy do przeznaczenia. Tak już jest. Tak więc człowiek dokonuje destrukcji skostniałego porządku, wytwarzając chaos po to, by wkrótce potem wprowadzać nowy ład na bazie, którego chce budować nowe zasady życia i nowy świat wartości. Już Albert Camus w 1957 roku podczas ceremonii wręczenia mu Nagrody Nobla zastanawiał się, czy powołaniem współczesnego pokolenia jest zbudowanie świata na nowo, czy raczej zapobieganie rozpadowi świata. Innymi słowy, czy współczesny człowiek porzuci pragnienie zastygłej stagnacji na rzecz nieokreśloności nowego sposobu funkcjonowania w świecie według nowych zasad, które jest w stanie wytworzyć, czy raczej stanie się świadkiem rozpaczliwej próby zakazania wydarzeń w historii? Podkreślał to wielce brylant. Ludzkość, aby zapewnić sobie przetrwanie, zostanie zmuszona do zaprzestania czynienia dalej historii i zadowoli się powtarzaniem przypisanych gestów archetypowych. Tyle Eliot. Po nowoczesność, w której przyszło nam żyć, obaliła nowoczesność. Wygenerowana przez oświecenie dyktatura rozumu, która doprowadziła do barbarzyństwa, została zastąpiona przez antyracjonalną dyktaturę idei światowego postępu, która to barbarzyństwo jeszcze bardziej konstytuuje. Elity europejskich technokratów wierzą wręcz, że pod przewodnictwem Zachodu rozstrzygnie się nowy światowy ład, a polityczna Europa stanie się uprzywilejowanym architektem pokojowego pojednania ludzkości z samą sobą, jak mówił były komisarz europejski do spraw handlu Pascal Lamy. Takim rozwiązaniem był przeciwny polityczny romantyzm, zwłaszcza niemiecki, którego ojcem bez wątpienia był irlandzki filozof Edmund Burke. Zwykł on nauczać, że każdy naród rozwija się w dziejach na swoją miarę, kierując się rozwagą. Rosja, która jest z natury destrukcyjna, wytwarzając w przeszłości koncepcję panslawizmu i euroazjatyzmu, i dzisiaj wykazuje, że cechą każdego narodu jest zdolność do wolności i że nie może on być ważniejszy ani od Boga, ani od ojczyzny.
Stąd budowanie koncepcji imperialnej, która zawsze jest zagrożeniem dla emancypujących się narodów. Dowodem tego jest pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Koncepcje podążania własną drogą reprezentują tak również Chiny, które odnosząc się z wielkim szacunkiem do swojej cywilizacji, respektują także odmienność i rozmaitość innych. Xiaoping w 2014 roku, mówiąc o różnych cywilizacjach, podkreślał, że gdyby istniała tylko jedna, świat byłby strasznie nudny i ubogi. Ale nie jednostka, lecz masa ma swoją niepowtarzalną godność, którą za wszelką cenę trzeba bronić. To pozwala przywrócić chińskiemu na imperialną politykę względem tych Chińczyków, którzy oderwali się od kontynentalnych Chin, czego przykładem jest napięta sytuacja wokół Tajwanu. Reasumując, czy dokonując destrukcji, wprowadzając chaos na płaszczyźnie ekonomicznej, politycznej i społecznej, człowiek jest w stanie zbudować nowy ład i osiągnąć czasową stabilizację życia? Czy eksponowanie nowego porządku świata i tworzącego się nowego porządku geopolitycznego pozwoli przywrócić stabilność w świecie? Stąd temat dzisiejszej prelekcji w poszukiwaniu nowego, stabilnego świata, którą zaprezentuje profesor Wojciech Myślecki, którego serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu Klubu Piastowskiego Myśląc Polska. Profesor Wojciech Myślecki urodzony w 1948 roku we Wrocławiu. Tutaj po ukończeniu szkoły średniej dalszą edukację kontynuował na Politechnice Wrocławskiej, zapisując się na Wydział Elektroniki, którą ukończył w 1970 roku. Pozostając na uczelni w latach 1970-2008 pełnił funkcję asystenta, a następnie adiunkta tegoż wydziału. Od czerwca do grudnia 1981 roku był dyrektorem gabinetu rektora. Jeszcze jako student angażował się w życie studenckie i polityczne, a wydarzenia marca 1968 roku są tego potwierdzeniem. W tym czasie współorganizował i uczestniczył w akcjach protestacyjnych studentów Politechniki Wrocławskiej, będąc członkiem Komisji Organizacji Wieców Uczelni Wrocławskich oraz Międzyuczelnialnego Komitetu Studentów Wrocławia. Po wydarzeniach radomskich w 1976 roku zorganizował zbiórkę pieniędzy na rzecz robotników represjonowanych w Radomiu. W latach 1979-80 był współpracownikiem Klubu Samoobrony Społecznej we Wrocławiu oraz środowiska skupionego wokół niezależnego pisma Biuletyn Dolnośląski. W międzyczasie nawiązał kontakty ze środowiskiem emigracyjnym, zostając członkiem Polskiego Porozumienia Niepodległościowego. Była to tajna organizacja, która wprawdzie nie prowadziła żadnej jawnej działalności, ale skupiała się na publikowaniu opracowań programowych, analitycznych i historycznych, stąd zacięciem m.in. analitycznym naszego prelegenta. Wśród członków i współpracowników PPN-u byli Zdzisław Najder jako założyciel oraz m.in. Jan Olszewski czy Czesław Kielecki. To pozwoliło naszemu prelegentowi już w wolnej Polsce znaleźć się w grupie doradców rządu Jana Olszewskiego, a w późniejszym czasie w nawiązaniu współpracy z Czesławem Kielecki w ramach ruchu STU. W latach Solidarności był doradcą strajkujących zakładów skupionych we wrocławskim MKS-ie. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku wspólnie z innymi przedstawicielami środowiska akademickiego Politechniki Wrocławskiej zorganizował strajk protestacyjny nad jej uczelni, a następnie 6 grudnia zatrzymany, internowany i w końcu przetrzymywany w ośrodkach odosobnienia kolejno we Wrocławiu, Nysie i Grodkowie. W latach 1982-1990 współorganizował wraz z Kornelem Morawieckim Solidarność Walczącą, będąc jej zaprzysiężonym członkiem. W ramach tej podziemnej organizacji był członkiem Komitetu Wykonawczego, odpowiadając za plan organizacyjny w kraju oraz kontakty z zagranicą. Z chwilą aresztowania Kornela Morawieckiego przyjął do Solidarności Walczącej, odbierając specjalną przysięgę przyszłego premiera Mateusza Morawieckiego, później zasilając w jego rządzie szereg doradców. Jako przedstawiciel Solidarności Walczącej współpracował także z niezależnymi podziemnymi organizacjami, m.in. Grupą Porozumiewawczą Dolnośląskiej czy Grupą Wrocławskich Adwokatów. Współpracował także pod
podziemne bardzo sygnalnie walczące. Z Kornelem Morawieckim i Andrzejem Żalakiem napisał zasady i dowody i proszę walczącej, to był rok 87. Angażował się w podziemny ruch wydawniczy jako redaktor, autor i współpracownik. Między innymi redagował Biuletyn Dolnośląski, Solidarność Walcząca, Walka oraz Solidarność Dolnośląska. Posługiwał się wówczas Andrzej Wesowski i Jerzy Lubicz. Ponownie aresztowany 28 lutego 1984 roku, został osadzony w areszcie śledczym, po czym zwolniony w lipcu tego roku na mocy amnestii. Wówczas rozpoczął aktywną działalność jako członek w latach 1984-86 Komitetu Obrony Praw Człowieka, co pozwoliło mu wraz ze Zbigniewem i Zofią Rowaszewskimi, Janem Marią Rokitą, Zbigniewem Fijakiem i Dariuszem Lupińskim, przy współpracy księdza Kazimierza Jancarza zorganizować z dnia od 25 do 28 sierpnia 1988 roku w Krakowie Mistrzejowicach wielką międzynarodową konferencję praw człowieka, podczas której odpowiadał za biuro organizacyjne. Konferencja skupiła wówczas około 1000 słuchaczy, w tym około 300 gości z Europy, Ameryki i Azji. Przypominam, to był rok 1988. Obok działalności naukowo-dydaktycznej profesor Myślecki nie stronił od innych form dydaktycznych, prowadząc wykłady duszpasterskie ludzi pracy, będąc prelegentem podczas tygodni Dni Kultury Chrześcijańskiej, wykład miał we Wrocławiu, Lubaniu, Głogowie, Lubinie, Namysłowie, czy grup społeczno-politycznego spotkania i dialog. Prowadził także wykłady na studium dziennikarskim Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, czy w studium podyplomowym Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu telekomunikacji, cyfrowego przetwarzania sygnałów i informatyki zarządczej, energetyki i strategii gospodarczej. Ponadto jest autorem bądź współautorem kilkudziesięciu raportów i publikacji z zakresu transformacji gospodarki i systemów edukacyjnych oraz rynku energii i funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego. Pełnił także funkcję prezesa zarządu dużych spółek prawa handlowego, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Był przewodniczącym lub członkiem wielu rad nadzorczych, w tym Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Tauron Polska Energia S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Arior Bank S.A., oraz Rad Naukowych Instytutów Badawczych. Obecnie jest członkiem zarządu spółki doradczej Global Investment Corporation, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także przewodniczącym Rady Nadzorczej Weko Energetyka Polska S.A. oraz Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Proszę Państwa, działacz opozycyjny i społeczny, naukowiec, znawca systemu elektroenergetycznego, menadżer, wrocławski intelektualista Wojciech Myślecki. No bardzo dziękuję. Nawet paru rzeczy się dowiedziałam z tego życiorysu o sobie. Proszę Państwa, to co powiedział ksiądz Tomasz, ja rozwinę i troszeczkę inne naświetlenie podam. Cały wykład będzie lotem, takim wizją z bardzo wysokiego poziomu głównych spraw, które się dzieją na świecie. Spróbuję pokazać te połączenia i wzajemne oddziaływania, ponieważ metoda, którą ja się w analizie czy politycznej, czy analizie zmian gospodarczych posługuję, to nie jest obserwacja zdarzeń, tylko obserwacja procesów, które często są niewidoczne, ale które są znacznie ważniejsze niż zdarzenia i lepiej porządkują sprawy, a nawet czasami lepiej pokazują, co się może ewentualnie stać. Bo zdarzenia no, czasami są nawet przypadkowe, a procesy jednak się tam lepiej lub gorzej ciągną do przodu i nawet bardzo poważne, jak wojny czy coś, często nie zmieniają tych procesów, bo zakłócają, ale one sobie po jakimś czasie wracają do porządku spraw. Zresztą nasza historia, szczególnie historia najnowsza, to bardzo dobrze pokazuje. Proszę bardzo. Zacznijmy od zmian w gospodarce.
Jesteśmy w procesie już czwartej, a w jakim sensie bliskiej nam, to w każdym razie trzeciej rewolucji przemysłowej o charakterze stricte technologicznym. Mianowicie krok po kroku przechodzimy do gospodarki, która będzie miała jakby strukturę gigantycznego internetu. Internet ten, który my znamy, nawet starsze osoby się już posługują i biegle i często internetem. Na to nakłada się energetyczny taki internet, sieci są przekształcane w internet energetyczny, komunikacyjny, logistyczny. To wszystko jest napędzane technologiami obsługi bardzo wielkich strumieni danych, co jest gardłem, ma problemy. Które nazywamy ogólnie technologiami big data. I teraz dochodzi sztuczna inteligencja. Oczywiście sztuczna inteligencja nie tyle jest inteligencją, bo ona samodzielnie na ogół niewiele może zrobić. Ona po prostu błyskawicznie uczy się na podstawie wielkiej ilości danych, które się jej dostarczy i potrafi szybciej pewne korelacje wśród tych danych znaleźć, jakieś, powiedziałbym, prawidłowości, których my byśmy musieli latami szukać, to ona potrafi bardzo szybko wyszukać. Stąd jest sporo nieporozumień wokół sztucznej inteligencji. Na pewno jest to narzędzie, które plus te technologie big data i to nakładanie się internetu przeorywają na naszych oczach gospodarkę. Czyli nawet te klasyczne gospodarki przemysłowe będą nakładane na nie, już są nakładane robotyzacja, automatyzacja, także powoli będziemy obserwować gospodarkę raczej przez ekrany tym niż przez taki układ bezpośredniej pracy. To jest wielka rewolucja i nie bardzo wiadomo, czym ona się rzeczywiście skończy, ale jest to rewolucja. Coś niedobrego dzieje się w układzie rozkładu majątków. Otóż jest takie stowarzyszenie, które ja bardzo sympatyzuję z nimi, organizacja Oxfam, która zawsze przed tym wielkim spotkaniem ludzi, którzy trzęsą światem i gospodarką w Davos, publikuje, jak rzeczywiście wygląda rozkład bogactwa i nędzy na świecie. I oni tym psują oczywiście humor tym ludziom, no ale tamci dalej są zadowoleni z siebie mimo wszystko. Otóż przed zjazdem w Davos opublikowano, że w 2019 roku 2153 osoby, tak dokładnie wyliczono, najbogatszych osób na świecie posiadało tyle co majątku, co 4,6 miliarda najbiedniejszych. 2000 osób, a 4 miliardy to jest w ogóle kosmos totalny, tak? No więc jest taki filozof, analityk, ja akurat nie do końca się z nim zgadzam, ale akurat to mi, że tak powiem, trochę podoba się ten jego cytat. On twierdzi, że taki kapitalizm, gdzie jest 2000 osób, a tyle samo co 4 miliardy, jest nie do utrzymania i że wobec tego te wielkie zmiany w gospodarce, a później pokażę wielkie zmiany w świecie, spowodują, że pojawi się, czy on już jakby widzi na horyzoncie zręby zupełnie nowego systemu, który zmieni całkowicie styl i relacje, stosunki społeczne, styl życia i ten. Czyli ten paradygmat gospodarczy, taka podstawowa, powiedziałbym, funkcja tej gospodarki, no, wymusi zmianę tego systemu dotychczasowego kapitalizmu. Niezależnie od tego, te zmiany gospodarcze i zmiany społeczne i niestabilność też polityczna na świecie powoduje, że wkraczamy świat o znacznie większej złożoności, a i tak był przecież złożony nasz świat dzisiejszy jest, który zmiany i niepewność będzie miał wpisane w charakter swój. Czyli to będzie jedno niezmienne będzie to, że będzie cały czas się zmieniać i jedno będzie pewne, że nic nie będzie pewne. To jest oczywiste, jest to świat szybko zmienny, świat, który będziemy trudno, tego niełatwo się żyje w takim świecie. I
jakby można powiedzieć, że na pewno moje pokolenie już w ogóle nie jest do tego przygotowane i dopiero te pokolenia, które urodziły się już z tabletem czy z telefonem komórkowym w ręku, one bardziej będą rozumiały ten zmieniający się szybko świat. Nawet można powiedzieć, że realizowany był styl prowadzenia spraw świata przy założeniu, że stale będzie rozwój, stale lepiej lub gorzej, ale będziemy się bogacić, będzie większy produkt narodowy brutto. No i to do niedawna tak było, ale w tej chwili już widać wyraźnie, że ten stały wzrost gospodarczy jest nie do utrzymania, że zasoby świata, a również organizacja społeczeństwa, ta nowoczesna gospodarka, że ona wymusi nie tylko zmianę układu czy systemu politycznego, ale równocześnie zakwestionuje, że stale rosnący poziom życia jest głównym wyznacznikiem działalności społeczeństwa. To zresztą, tu powinien szczególnie ksiądz Tomasz jako przedstawiciel Kościoła to poprzeć, że jest ileś tam wartości, które są być może nawet ważniejsze niż jakieś takie stale kupowanie nowych rzeczy i tak dalej, więc że ten stały pogoń za bogactwem, wzrostem gospodarczym kończy się. Trzeba będzie bardziej myśleć o jakości życia, być może powrót do starych, porządnych wzorców rodzinnych. W każdym razie w tym nowym systemie politycznym, który będzie, PKB nie będzie głównym elementem analiz politycznych. Więc musimy to przyjąć, że mamy granicę rozwoju takiego, można powiedzieć, konsumpcyjnego i gospodarczego. Zmienia się też układ pokoleniowy. W tej chwili te pokolenia cyfrowe to są pokolenia Y, Z i już w tej chwili mamy młode alfy, już dochodzą tam do 14 lat. Tu jest taki, pokażę, to warto, ktoś, kto się interesuje demografią, to tutaj ma wszystko pokazane. Jedźmy rokiem gdzieś tutaj, bo 20, 23 gdzieś jest tutaj. Pokolenia pierwszej i drugiej, przed II wojny światowej właściwie już odeszły. Ja jeszcze znam profesora Gebharda, który ma 96 lat, który jeszcze zdążył być w Armii Krajowej, jeszcze załapać się za obóz koncentracyjny niemiecki, no ale to są już ostatni. On jest 28 roku. Więc moje pokolenie, czyli boomersi, czyli pokolenie w Polsce też nazywane pokoleniem dzieci socjalizmu, to są pokolenie urodzone 1946 rok do 64. To widać wyraźnie, że to już jest końcówka. Prawda? Tu już jest ostry zjazd do zera. A więc to już pokolenie jest, które, no tak jak ja, może jakieś wygłaszać różne rzeczy, ale powiedzmy, no ja jakoś tam próbuję coś zrobić jeszcze, ale no, to jestem już epigonem tego, który się kręci jeszcze po świecie aktywnie w miarę. Pokolenie X to jest pokolenie naszych dzieci albo w Kanadzie najstarszych, albo młodszych braci. Pokolenie, które uważa się, że to były emigranci ze świata znanego nam, analogowego, do tego świata, że oni przeprowadzili tą rewolucję, nie będąc częścią tej, że oni jakby, to nie ich był wymysł, nie do końca tego rozumieli, ale przeprowadzili od świata analogowego, zbudowali internet, zbudowali telekomunikację cyfrową, komórkową i tak dalej. W każdym razie, że to pokolenie, przepraszam, przejdźmy to. No i przejdźmy do cyfrowych. To są pokolenie Y, pierwsze cyfrowe pokolenie, zwane też millennialsami, dlatego że oni przeszli, jako dorośli już mniej więcej, między XX a XXI wiekiem. To pokolenie, jak powiedziałem, nie jest w pełni cyfrowe, ale ono jeszcze, szczególnie w Polsce, było przygotowane do ciężkiej pracy, dlatego, żeby podnieść swój poziom życia, swoich rodzin i Polski. I to pokolenie, wszystkie te trzy, i nasze, czyli moje, i X, i Y,
przeprowadziliśmy Polskę od całkowitego upadku gospodarczego w latach 80. do obecnego poziomu życia, gdzie możemy narzekać, ale jeżeli ktoś pamięta Polskę z lat 80. i nagle by, załóżmy, zasnął w roku 80. i teraz budził, to by nie poznał Polski. Po prostu poziom życia wzrósł. Dlaczego? Bo społeczeństwa cywilizowane o długiej historii mają pamięć. I my, jakby się pamięta, właśnie gdzie byśmy byli, gdyby nie ten komunizm, nie ta II wojna światowa, nas to wepchnęło w dół taki gospodarczy, na któryśmy nie zasłużyli. Gdyby nie było wojen i komunizmu, to my byśmy mniej więcej byli dzisiaj w tym, co miejscu, co jesteśmy, albo troszeczkę wyżej. Czyli że my weszliśmy na linię pościgu za tymi krajami, które nie miały takich nieszczęść, bo byliśmy częścią składową. Jesteśmy łacinnikami, częścią składową Zachodu i mieliśmy bardzo długi cykl edukacyjny, bo to od XV wieku już mieliśmy już pierwszy uniwersytet w Krakowie, więc to nam pozwoliło nadrobić. I to głównie to było powodem, że udało nam się nadrobić te wielkie straty i to bardzo ciężkie straty gospodarcze i cywilizacyjne. I to zrobiły właśnie jeszcze boomersi, X-y i Y-ki. Te pokolenia ani nie pamiętają komunizmu, ani nie pamiętają świata, mówi o Z-ach i Alfach, ani nic co ich nie obchodzi, tak mówiąc szczerze, między nami. Oni już są w innym świecie. Dla nich świat tabletu, świat obserwowany cyfrowy jest bardziej realny niż ten świat, który widzimy ten. Mi kolega ze Stanów Zjednoczonych przyjechał i powiedział, że no chciał synowi pokazać Polskę. Tak, tego, że właśnie mówił mu, że to jest kraj, który odbudował się i tak dalej. No i tam po Wrocławiu chodził, pokazywał mu nawet zdjęcia zniszczonej katedry obecnej i tak dalej. On przyszedł do hotelu, pierwsza rzecz, jaką zrobił, otworzył komputer i zaczął to obserwować na ekranie. Bo dla niego ekran był bardziej rzeczywisty, no i tam to wszystko, jak zobaczył ten. Więc już jakby mentalnościowo przestawiają się na obserwację świata poprzez układ opisu cyfrowego. No ale no tak to jest. No, Alfy to są dzieciaki jeszcze. Druga rzecz, jeżeli chodzi o sprawy demografii, że dawniej zmiana pokoleniowa to była około 20 lat. Później już Y i X to było 15, a między Z-ami a Alfą to już jest mniej niż 10 lat. Czyli Z-y i Alfy są bardzo różne, tylko wystarczy, że jest 10 lat różnicy. A więc mamy również zasadnicze, fundamentalne zmiany w szybkości zmian demograficznych, zmian pokoleniowych i równocześnie w takich podstawowych paradygmatach funkcjonowania tych pokoleń w społeczeństwie. Dodam tylko, że szacunek, że w tej niedawno mieliśmy 7,8 miliarda z końcem 2020 roku, a szacuje się, przy czym w 1950 roku, a więc 70 lat wcześniej, a ja już byłem wtedy na świecie, mieliśmy 2,5 miliarda. Więc przez 70 lat to myśmy ponad 3 razy zwiększyła się liczba ludności na świecie. To jest wielki przyrost i dlatego też różne rzeczy się dziwne działy wtedy. Więc w tej chwili już wyraźnie widzimy, że większość ludzi mieszka nie w Europie i nie w Stanach Zjednoczonych, czyli nie w państwach łacińskich, zachodnich, chrześcijańskich, tylko w Afryce i w Azji. Teraz zmiany polityczne. Więc gospodarcze to jest przejście ze świata analogowego do cyfrowego, w związku z tym pewna zmiana układu pokoleniowego i jakby zanik demograficzny państw cywilizacji zachodniej chrześcijańskiej. Teraz zmiany w geopolityce, czyli to, o czym jest de facto tytuł wykładu. W jaki sposób będziemy, czy w jaki sposób szukamy nowego, ale stabilnego świata. Poszukiwania za światem stabilnym są fundamentem każdej wielkiej polityki. Nie wojen,
nie rewolucji, tylko świata stabilnego. Takim wielkim, pierwszym politycznym majstersztykiem w budowaniu świata stabilnego był pokój westfalski w 1648 roku, kiedy państwa zniszczone wojnami religijnymi, właściwie jeszcze na dodatek zaraza doszła później, doszły do wniosku, że tak dalej się już nie da. I debata między przede wszystkim również Rady Wielkich Miast, związki gospodarcze jak Hanza, ale też i państwa, królestwa, księstwa różne, one zaczęły wymieniać się między sobą. To była wielka, pierwsza, taki można powiedzieć, cywilny synod z udziałem wszystkich liczących się sił w zachodniej Europie. Polska nie brała udziału w wojnach religijnych, szczęśliwie, wobec tego też nie miała wielkiego wpływu na pokój westfalski, którego by pewnie nie podpisała. Tam ostatecznie przyjęto zasadę cuius regio, eius religio, znaczy panujący oznacza, która religia jest, że nie religia dzieli, tylko że kto panuje, kto ma tą władzę, to on oznacza, która religia jest panująca. I to spowodowało, że wojny religijne zanikły i zaczęła się pojawiać nowoczesna polityka, która miała takie swoje apogeum w pokoju po napoleońskiej Francji, upadku napoleońskiej Francji, ale już po przeoranej Europie, pokój, kongres wiedeński stworzył politykę, która obowiązywała mniej więcej do rozpadu Związku Radzieckiego. Czyli wielkie mocarstwa się uzgadniały, ustawiały resztę tam, gdzie ich miejsce niby według tych mocarstw jest, podzieliły sobie świat, no i to jakoś lepiej lub gorzej funkcjonowało. No niestety niewydolność ekonomiczna bloku sowieckiego spowodowała, że on już nie był w stanie dalej funkcjonować. No i on się rozpadł pod jakimś taką opiekuńczym, że tak powiem, stabilizacją Zachodu, ale nie rozwiązano problemu nowego układu światowego. To, co dzisiaj się dzieje i ta niestabilność wynika z faktu, że w momencie, kiedy się rozpadł Związek Radziecki, nie było pomysłu, jak na nowo to poukładać. Tak jakby się nic nie stało. Na przykład wszyscy mówią, niemożliwe jest rozbicie Związku Radzieckiego. Ja byłem w Solidarności Walczącej, jak ksiądz Tomasz powiedział. I myśmy w programie mieli rozbicie Związku Radzieckiego, więc do dzisiaj nas się uważa za wariatów, mimo że Związek Radziecki się rozpadł. Po prostu tak uważano, że to jest po prostu niemożliwe. I się rozpadł, ale nikt nie był na to przygotowany. Nie było koncepcji, no to co robimy? No i tak jakoś zostawiono tą Rosję i do dzisiaj się już nie możemy w tej chwili pozbierać. Ale tym niemniej na te procesy niestabilności politycznej, pewnej braku koncepcji w tej chwili, jak ten nowy ład ma wyglądać, nałożone są procesy, na których już żadnego wpływu albo prawie żadnego nie mamy. Proszę bardzo, jakie są procesy demograficzne? Tu jest bardzo łatwo, bo tutaj chorągiewki mówią, o jakie państwa chodzi. Niebieski to są państwa tak zwanego południa. Proszę zwrócić uwagę, że w populacji tu w 90 roku Chiny absolutnie dominowały. No Stany Zjednoczone były widoczne. Unia Europejska była niby większa od Stanów Zjednoczonych. Indie już były zauważalne. I widać było jeszcze Japonię tutaj tak, o tu. I gdzieś tam resztki Wielkiej Brytanii. Ale już w 2020 no Unia jest tak jakoś się zwęziła, schudła, Stany Zjednoczone schudły. Ba, Chiny nawet populacyjnie już nie są tak szerokie jak tu. Indie się zwiększyły ciut, Japonię jeszcze widać, ale już coraz słabiej. Natomiast południe, czy te państwa głównie afrykańskie, czy biedniejsze państwa azjatyckie, Bangladeszy, no rozrosły się. To jest przewidywanie demograficzne na 2050 rok, czyli za 30 parę lat, czyli to są dobre przewidywania. W demografii na 30 parę lat jesteśmy w stanie dosyć dokładnie przewidzieć, chyba że będą wojny, kataklizmy, broń nuklearna zostanie użyta, albo Pan Bóg się lekko zdenerwuje i sam zrobi porządek z nami, tak? Bo to też przecież nie można wykluczyć. Unia już chudsza, Stany Zjednoczone chudsze, Chiny schudły, Indie się trzymają mocno. Japonia jeszcze widać, ale już takie wąziutkie pasmo to jest, to Japonia, gdzieś tam tego, no i południe.
dominuje południe, wielkie państwa afrykańskie, państwa biedne, państwa azjatyckie. Czyli południe to biedne i tutaj sporo jeszcze wkładu mają głównie niestety biedniejsze państwa południowej Afryki, jak Brazylia na przykład. A więc Zachód kurczy się. Dwa potężne zagłębia Zachodu, czyli Unia Europejska i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, demograficznie zwijają się. Globalny dochód narodowy. W 90 roku Stany Zjednoczone i Unia Europejska to jest grubo ponad 50%. Te dwa grupy, czyli Zachód dominował w 90 roku gospodarczo, a gdybyśmy jeszcze jakość tej technologii zachodnich, no to po prostu nie, nikt nie podskoczy. Proszę zauważyć, że wielkie Chiny, no jakieś takie prawie, że ich nie widać. Oj, Indie tu, a Japonia nieźle się tu prezentuje. Ale już parę lat temu Unia mocno schudła, Stany Zjednoczone jakoś dzielnie tam walczą jeszcze, prawda, już tak mniej schudły niż tego. Chiny nagle z tego wąskiego paska zrobiły się wielkie. Gdyż nie tylko demograficznie utrzymały swoją wielkość, ale gospodarkę nagle. I pojawienie się Chin i takich, powiedziałbym, no mocnych gospodarczo i ludnościowo, zmieniło i zdestabilizowało de facto świat po upadku Związku Radzieckiego. Bardzo mocno skurczyła się Japonia, ale i Indie z takiego wąskiego paska się szersze zrobiły, no i południe jakoś też się tam rozszerzyło. Projekcja. Zachód już, powiedzmy, Chiny też się rozwinął, ale już mowy nie ma o takim gwałtownym. Bardzo duży skok zrobił gospodarczy Indie. No Japonia jakoś się resztkami sił utrzyma. No i znowu południe będzie ten. Czyli Zachód zarówno demograficznie, jak i gospodarczo idzie stale, stale w dół, tak? Tu i tu. Chiny się stabilizują. No, z ciekawości tylko powiem, że Unia Europejska gorzej daje sobie rady w tym wyścigu niż Stany Zjednoczone. To jest pokazane, jaki udział Stany Zjednoczone miały od roku 70 do 2021. One jakoś w miarę dzielnie w tym gospodarce utrzymywały, czyli miały tam 27%, no a w tej chwili mają powiedzmy 23%. No, jest to spadek, ale ten. Natomiast Unia Europejska był moment, że miała większą gospodarkę niż Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ale od tego czasu, jak szczególnie jak już tak ta biurokracja brukselska się zabrała za robotę, no to wiadomo, że jeżeli się biurokracja albo socjaliści za gospodarkę biorą, no to wiadomo, co dzielnie spadamy i z poziomu 20 powiedzmy paru procent, 6 czy 7, spadliśmy na 15. Tylko dlatego, a więc można w ramach kapitalizmu, nawet takiego niedoskonałego, utrzymać siłę gospodarczą, albo można taki trochę parasocjalizm biurokratyczny, jak my mamy. I to, co się dzieje w tej chwili Unii, to jest właśnie nie tylko tych różnych wymysłów Unii, ale przede wszystkim spadku gospodarczego. To się nie przebija do my tam na jakiś Zielony Ład, na jakieś LGBT i tak dalej. Samo LGBT i Zielony Ład by niewiele, że tak powiem, zachwiał tą Unią, gdyby nie spadek gospodarczy. Stały spadek gospodarczy osłabia i jakby destabilizuje od środka. My mamy naprawdę poważne problemy w Unii. Znacznie poważniejsze nam się wydaje. Więc konkluzja. Na pewno na naszych oczach odchodzi nasz świat, przynajmniej mój świat, świat analogowy po II wojnie światowej, utworzony, odbudowa Europy, utworzenie Europy bez wojen, bo wojnę mamy, oczywiście nie sama Europa wywołała, ale Rosja, z którą się nie rozprawiono we właściwym momencie, spadek demograficzny, spadek siły gospodarczej. Na dodatek,
Pojawiające się duże siły mają też organizacje o charakterze cywilizacyjnym. Wielki znawca Chin, profesor Guralczyk, napisał, że Chiny to jest wielka cywilizacja, która udaje, że jest państwem. To znaczy cywilizacyjna istota Chin jest znacznie ważniejsza niż formuła państwa, czy jakaś komunistyczna, czy cesarz. To nie ma tak wielkiego znaczenia. I Chiny poszły tą samą drogę jak Polska, że ten komunistyczny zapaść gospodarcza i takie, powiedzmy, szarpanie Chinami w XIX wieku przez wielkie potęgi kolonialne, to był epizod w historii, bo to było, powiedzmy, sto ileś lat w stosunku do 4,5 tysiąca lat ciągłości państwa chińskiego i oni po prostu szybko wrócili, bo to jest cywilizacja, czyli nie zniszczono struktur organizacyjnych cywilizacji, zniszczono to państwo, ale ono nie było tak istotne i Chiny, proszę bardzo, w tej chwili są nowoczesne, bogate, jeszcze nie wiadomo, ile nam problemów zrobił, o czym będę za chwilę mówił. Konkluzja druga, że mamy konkurencję cywilizacyjną i ani cywilizacja chińska, ani cywilizacja oparta o religię muzułmańską, oni kwestionują fundamenty naszej cywilizacji, a na pewno kwestionują prymat Zachodu w zakresie organizacji świata. W tej sytuacji, w geopolityce, na co też się wiele rzeczy mówi, ale o jednej rzeczy nie mówi się wprost i wyraźnie, zadecyduje wiarygodność Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Stany Zjednoczone okażą się mocarstwem, one nie muszą być tak potężne, nie muszą wszystkim zarządzać i wszędzie, ale muszą być wiarygodne. Jeżeli nie będą wiarygodne, to świat będzie w strasznej sytuacji. Dlaczego? Bo potężne Chiny nie mają żadnej wiarygodności. Stany Zjednoczone słabną, relatywnie oczywiście, ale mają jeszcze jakąś wiarygodność, ale ona jest już tak obserwowana, bo jeżeli nie będą mieli wiarygodności, to potencjalni sojusznicy, państwa europejskie, Japonia, Australia, Nowa Zelandia, będą musiały szukać innej formuły przeżycia wobec wielkości Chin, tam przez Chiny się tam liczą. W każdym razie będziemy musieli szukać świata, w którym Stany Zjednoczone nie będą punktem odniesienia przynajmniej dla Zachodu. No nie chciałbym, ja pewnie już tego nie dożyję, ale powiedziałem, że kwestia wiarygodności Stanów Zjednoczonych jest fundamentem w tej chwili ewentualnie zbudowania nowego świata, utrzymanie wiarygodności Stanów Zjednoczonych. Mamy, no nie chcę, wszyscy widzą, że co się dzieje na Bliskim Wschodzie, czyli tam, gdzie Izrael tam się z tymi Arabami ciągle nie może poukładać i się nie poukłada. I patrząc na narastające zagrożenie nam na Pacyfiku, tam gdzie jest styk Chin i Stanów Zjednoczonych, no i patrząc na gorącą wojnę i to, co Rosja robi, rozwalając praktycznie w perzynę Ukrainę, przy takim, no Ukraina ma oczywiście nasze poparcie Zachodu i tak dalej, no ale no jak widać wyraźnie, no my nie podejmiemy decyzji, żeby wysłać wojski, żeby rozwalić armię rosyjską, bo oni by wtedy pewnie użyli broni atomowej, bo im to zwisa kompletnie. Rosja to jest nieobliczalne państwo, całkowicie destrukcyjne. A więc znowu wraca tak, tylko Stany Zjednoczone są w stanie utrzymać w ryzach jeszcze świat. I dlatego wydaje mi się, że powinniśmy się skupić wokół Stanów Zjednoczonych i pomóc im być wiarygodnym. Ale tak jak powiedziałem, że na początku, że świat w układzie gospodarczym, bo się zmienia bardzo szybko i stale się będzie zmieniać, to w geopolityce też mamy system zmian i system niestabilności, i to poszukiwanie nowego, ale stabilnego świata jest największym zadaniem przede wszystkim państw zachodnich. Jak wygląda rzeczywiście najważniejszy konflikt, który na razie tam się podgrzewa, ten kociołek, no ale na razie nie jest to jeszcze gorąca wojna jak w Ukrainie. To jest Zbigniewa Brzezińskiego. On jednak dopiero
widać z perspektywy już lat, jak on przenikliwie przewidywał. To jest z książki z 2000 chyba 6 roku, a więc książki, bo on zmarł w 2013 roku, przypomnę, ale napisał dwie bardzo dobre książki jeszcze przed śmiercią i napisał, że geopolityczną osią świata, na której będzie się rozwijać między innymi sprawa stabilnego świata, jest kontynent euroazjatycki, czyli Wielki Azja plus Europa razem do kupy ten. I że właśnie na tym kontynencie są trzy największe zespoły gospodarcze, bo to jest Unia z czterech wielkich zespołów na świecie, czyli Unia Europejska, Chiny i Japonia. To są trzy państwa, które potężnie mają gospodarki. Ale równocześnie dwa najbardziej państwa niebezpieczne i destrukcyjne, które kwestionują i prymat, i zasady państw zachodnich. Czyli państwa, które no, nie przyjmują do wiadomości i nie chcą naszych reguł gry przyjąć. Wobec tego zobaczmy z perspektywy Chin, jak sprawa wygląda. Pierwsza rzecz, Chiny uważają się za państwo nadzwyczajne. Są trzy państwa nadzwyczajne na świecie. To jest Izrael, Polska, znaczy, myślę, tak, znaczy państwa, które uważają się za nadzwyczajne, czyli Izrael jako wybrany przez Boga, my przed opieką Matki Boskiej i zresztą cały czas z tego korzystamy, więc sobie mamy, lekceważymy nasze własne obowiązki, licząc na nią, i Chiny. To jest cytat z XI wieku. Niebo jest u góry, ziemia w dole, a to, co między niebem a ziemią, nazywa się Chinami. Czyli oni nie są państwem środka geograficznego, tylko środka między niebem a ziemią. Wypełniają tą przestrzeń, czyli czubek Chin już jest w niebie. No, jeżeli tak się uważa, no to reszta, a wszystko reszta to jest na zewnątrz. Chiny mają gdzieś wszystkie pozostałe państwa. I to nie dlatego, że się uparli na to, tylko cywilizacyjnie oni tak uważają. Oni lekceważą sobie wszystkich naokoło. Po prostu uważają, że to jest nie warte nic. To jest XI wiek przecież, to co ja czytam. Obecny prezydent, który się szykuje chyba, żeby zostać cesarzem, bo na oczach wszystkich pokazał, że jego poprzednik został wyprowadzony przez policję z tego, był dosyć zdziwiony zresztą. On został jako jedyny, już tam nie ma żadnej konkurencji, czyli możemy powiedzieć, że jest takim cywilnym cesarzem. Wygłosił wielkie przemówienie pod bardzo znamiennym tytułem. Niech Chiny znów, to znów trzeba sobie wbić do głowy, będą wielkie. I powiedział tak, czego on oczekuje? Powrót Chin na dominującą pozycję w Azji, które zajmowały przed najazdem Zachodu, czyli on, zresztą to jest troszeczkę prawda, że to był najazd. Dwa, przywrócenie kontroli nad terytorium wielkich Chin. Pokażę na mapie, co to oznacza to zdanie. Odzyskanie historycznej strefy wpływów z granic i mórz ościennych. Handlowa dominacja nad przestrzenią euroazjatycką. A więc oni mają również uroszczenia dominacji handlowej nad Europą Zachodnią, nad całym kontynentem. I domaganie się szacunku od innych. Więc to nie jest aż tak mało. Stany Zjednoczone, odpowiedzią Stanów Zjednoczonych był wykład wygłoszony przez generała Spaldinga już po tym przemówieniu chińskim do świeżo promowanych oficerów Akademii West Point, czyli we właściwym miejscu. On był doradcą prezydenta Trumpa do spraw chińskich i powiedział tak, mówiąc o relacjach między Stanami Zjednoczonymi. Tu nie chodzi o wojnę handlową, tylko o coś znacznie większego. Powrót do demokratycznych zasad, które Ameryka starała się narzucić światu po II wojnie światowej. Gdy rozpadł się Związek Radziecki, uwierzyliśmy, że otwarty rynek wystarczy, aby demokracja i rządy prawa same stopniowo objęły cały glob. Czyli nic nie robiono później. Komunistyczna partia Chin pokazała, że nigdy na to nie pozwoli. A więc pierwsza rzecz, że Stany Zjednoczone w końcu przyjęły do wiadomości, że system zachodni,
który dla nas jest bardzo ważny i prawie że doskonały, jest absolutnie nie do przyjęcia na przykład dla Chin. I Chiny nie pozwolą na to, żeby Stany Zjednoczone narzuciły swoje reguły gry, a na pewno nie Chinom. Chiny będą stopniowo osłabiać system oparty na zachodnich wartościach, nawet poza swoimi granicami. Mówimy więc o starciu, rozumiem starcie Zachód-Chiny, wręcz tytanicznym. Czyli Stany Zjednoczone przyjęły do wiadomości, że stoją wobec tytanicznego starcia z Chinami. W strategii bezpieczeństwa, najważniejszym dokumencie politycznym i dotyczącym bezpieczeństwa, opublikowanym w październiku 2022 roku, napisano, że nadal na świecie potrzebne jest silne amerykańskie przywództwo i że Stany Zjednoczone znajdują się w okresie strategicznej rywalizacji o kształt i przyszłość porządku międzynarodowego i wymieniono przede wszystkim w tym kontekście tego starcia o nowy porządek światowy Chiny. Jeżeli chodzi o sprawę wojny na Ukrainie, uznano, że nigdy Ukraina nie może zostać podbita przez Rosję i wejść siłą do jakby w strefę rosyjską, a Rosję nazwano państwem endemicznie destrukcyjnym, to znaczy państwem, które musi być na jakiś czas wyeliminowane z gry geopolitycznej światowej, bo się z Rosją nie da stabilnego nowego świata zbudować. Z Chinami może się coś uda, ale z Rosją na pewno nie. Więc to, co się dzieje w tej chwili w Ukrainie, to jest z jednej strony utrzymanie Rosji w konflikcie, który mówi się, że Ukraina zostanie zniszczona. Tak, ale Rosja też już nie podniesie z kolan gospodarczo i przez wiele, wiele lat ma być wyeliminowana. Więc to, co jest nie zawsze zrozumiałe, to widać wyraźnie, jak się czyta dokumenty źródłowe Stanów Zjednoczonych, to oni mają już taką ponurą wizję, że trudno. Musimy tą Rosję rzucić na kolana, z Chinami starcie jest nieuniknione. To jest linia Brzezińskiego. To jest mapa z tej książki, gdzie jest ten cytat o Euroazji. To czarna, gruba linia nazywana się jest linią bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Bo zaraz na prawo tu jest Pacyfik. A to jest tak zwana też linia wielkich wysp. Bo proszę, na prawo od tej czarnej, grubej linii jest co? Jest Japonia, następnie jest tutaj Tajwan, niżej. I później Filipiny. I ta linia przebiega, ochrania jakby te wielkie wyspy, Japonię, Tajwan, Filipiny, Australię, Nową Zelandię, ale ona idzie wzdłuż brzegu wielkiego mocarstwa, jakie są Chiny, które nie tylko, że oczekują, że przywrócą wielkie Chiny, to jest granica wielkich Chin, ale uważają to za zniewagę. Że jak to Stany Zjednoczone linię swojego bezpieczeństwa wzdłuż ich brzegów sobie ustawiły. Kiedy Stany Zjednoczone gdzieś są na prawie, że na drugiej półkuli. I tych linii dwóch się, proszę Państwa, nie da uzgodnić. To nie jest tak, że a tu się o 3 kilometry czy tam 20 przesuniemy, ten nie. To jest powiedzmy gigantyczne odległości. Chiny tutaj widzą się gdzieś tam za Indonezją i tak dalej, a Stany Zjednoczone tu. Stany Zjednoczone stąd się z tej grubej linii nie wycofają, dlatego że musiałyby od razu całą flotę cofnąć aż na Hawaje, bo później jest tylko Pacyfik. A przecież w myśli politycznej i militarnej Stanów Zjednoczonych przejście przez Pacyfik do Japonii, każda mała wysepka to były straszne bitwy. Przecież większość żołnierzy amerykańskich nie zginęła na froncie europejskim, tylko zginęła na Pacyfiku. Każda mała wyspa to była wielka, dlatego oni zrzucili tym biednym Japończykom na głowę tą bombę atomową, bo jak mała wyspa broniła się, zginęło kilkanaście tysięcy żołnierzy amerykańskich, już nie mówiąc jak była bitwa o Midway czy coś, no to
kontynent, czy całą tą, a Japonię zdobyć, to chyba pół Ameryki musiałby tam zginąć. Więc to zrzucili bombę na głowę i do widzenia. Więc tu się szykuje naprawdę bardzo poważny konflikt i nie wiem, jak on zostanie rozwiązany. Konkluzje. A więc koniec naszego świata analogowego, świata nam znanego, może nie najlepszego, bo tam komunizm był po drodze i tak dalej, ale on się kończy. Wkraczamy w gospodarczy świat cyfrowy. Przechodzimy w okres, kiedy kwestia bezpieczeństwa świata będzie absolutnie numer jeden. Jeżeli Zachód zrobi błąd, ustąpi i tak dalej, to po prostu koniec naszego bezpiecznego zachodniego świata. Stany Zjednoczone będą teraz wyznaczać granice swojego oddziaływania i możliwości oddziaływania w zależności od sojuszy. To jest, już musiałbym odrębny wykład wygłosić. Polega to na tym, że Stany Zjednoczone wiedzą, że nie mają na tyle sił, żeby wszystkim narzucić wszędzie swoje ten. Więc będą te obszary świata bronić, ale pod warunkiem, że inni też się tego dołączą. Że na przykład Unia Europejska, Stany Zjednoczone wydają prawie 4%, mając tak potężną gospodarkę, na wojsko, a Niemcy są też przecież bogate, 1,5%. I albo Europa zacznie wydawać na zbrojenie i zacznie razem ze Stanami Zjednoczonymi, czy pod przywództwem Stanów Zjednoczonych również się bronić, albo Stany Zjednoczone powiedzą, chłopcy, to się bawcie sami. Bo trzeba też brać pod uwagę, że to jest wyspa, to jest kontynent amerykański, jest wyspa. Oni na razie bardzo długi czas upłynie, niż ktoś by mógł zagrozić Stanom Zjednoczonym bezpośrednio w Stanach Zjednoczonych. A więc Stany Zjednoczone prowadzą grę na bardzo odległych frontach i oczekują, że sojusznicy, alianci się bardzo mocno włączą, żeby tą lukę między resursami Stanów Zjednoczonych a koniecznościami potrzebnymi do utrzymania pokoju wypełnić. Więc to jest ten. Polska, to już ostatni ten kwestia. Pierwsza rzecz, Unia Europejska. Środowiska, a sądzę, że również większość ludzi tu na tej sali, jest zdecydowanie krytycznie ustosunkowana do Unii Europejskiej. Ja staram się na to racjonalnie popatrzeć. Pierwsza rzecz, największe osiągnięcia gospodarcze i najwyższy poziom życia historyczny mamy w tej chwili. Nigdy Polska nie była tak bogata jak w tej chwili. Nigdy. Nawet w stosunku do innych państw, nie chcę wam zawracać głowy, ale taki jest wykres pokazujący poziom Polski w stosunku tak zwanego państwa odniesienia. Na początku to była Francja, później Anglia, teraz od 1945 roku Stany Zjednoczone. Czyli nie, że bezwzględne jak jesteśmy, tylko że w stosunku do tych państw jesteśmy w najwyższym punkcie, od kiedy zaczęto jakiekolwiek te dane zbierać gospodarcze. A więc wejście do Unii Europejskiej jest wielkim sukcesem gospodarczym Polski, plus nasza pracowitość, organizacja cywilizacyjna i tak dalej. Ale błędem jest myślenie, że my wchodzimy do Unii Europejskiej i lepiej przyjąć ich tamte wszystkie warunki, byleby w niej być. Nie. My jesteśmy częścią Europy i wchodzimy z naszym dorobkiem, złym i dobrym, z naszą siłą kulturową i tak dalej. Czyli my musimy zostać w tej Europie, ale jako część składowa ważna i licząca się. To jest Gombrowicza, że europejskość nie polega na zlaniu się z Europą, ale na tym, żeby być ją częścią składową, wnoszącą własne, specyficzne wartości do europejskiej kultury, gospodarki, polityki. Czyli można powiedzieć, że Gombrowicz jakby dobrze ujął, jaka powinna być polska polityka w stosunku do Unii. I druga rzecz, kwestia sojuszy. Stany Zjednoczone są typem sojusznika odległego. Stany Zjednoczone, a Polska. My mamy fatalne doświadczenia w sojuszach, takich jak było w II wojnie światowej z Francją i z Anglią, że my żeśmy w ostateczności nie tylko, że na dwa fronty walczyli, ale jeszcze samotni. Nie ma mowy, żebyśmy jeszcze raz podjęli walkę samotną. Na szczęście, niezależnie co myślimy o Niemczech, to jest bardzo
trudny partner i sojusznik, ale jest sojusznikiem. My jesteśmy Niemcami w jednym zjednoczeniu gospodarczym i w jednym zjednoczeniu wojskowym, a nie w różnych. Więc już na dwa fronty walczyć nie będziemy. A z drugiej strony Stany Zjednoczone tym bardziej będą cenić i szanować Polskę i doceniać, im lepsze będziemy mieli relacje z Niemcami. Bo Niemcy są za silne gospodarczo, żeby z nich zrezygnować w stabilizacji flanki wschodniej NATO. A my z kolei jesteśmy państwem, które już leży na granicy. No przecież zginął żołnierz już na granicy. I to w jakiś sposób haniebna. Jeszcze naszych żołnierzy zatrzymano w kajdankach, bo chcieli strzelać do tego towarzystwa, które właśnie tam nożami rzuca. Więc coś w polityce polskiej jest bardzo źle. I jeżeli jest zagrożenie dla Polski, to największe zagrożenie jest w naszym układzie politycznym. Czyli my sami dla siebie jesteśmy największym zagrożeniem. I na początku pokazałem mężczyznę, który stoi na rozdrożu. Jeszcze później pokażę. Tak się zaczyna mój wykład. A tu jest mężczyzna, który stoi. To jest zdjęcie. Nie, to nie jest tego. Jest zorza, ale też jakieś ciemne chmury. Tu jakaś mgła, tu jakieś torfowiska. I patrzy, no co z tego będzie wszystkiego. Tak? No to jeszcze ten pokażę rysunek na początku, jak obiecałem. Stoi, trzyma się, drapie się w głowę. Gdzie pójść? A tamto już nawet nie ma, bo też są dwie drogi, te przynajmniej rzuci monetę i pójdzie albo w lewo, albo w prawo. A tam co, jakaś zorza, tu jakieś mgły są i tak dalej. I tamten rysunek pokazuje nasze rzeczywiste położenie, nie ten. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie panu profesorowi Wojciechowi Wyszewskiemu za to przedłożenie. Myślę, że bardzo klarowne, poszerzające nasze horyzonty, nasze patrzenie na tą rzeczywistość, którą nam przyszło dzisiaj także żyć, na te perspektywy, na te zagrożenia wcześniej, prawda? No i to ciągle podstawowe pytanie, co dalej? Czy ta stabilizacja, czy destabilizacja? W którym kierunku? To jest już pokolenie? Pokolenie już nie alfa, tylko... Nie, w tej chwili jest... X już się do emerytury zbliżają. No, nas już nie ma, znaczy mojego pokolenia. Albo jeżeli są, no to jakieś takie, jak ja, mniej więcej okazy. To X-y, Y-ki w tej chwili właściwie wchodzą i zaczynają być ten, ale już w zeszłym roku... Pokolenia cyfrowe, czyli Y, Z-y i Alfy, to jest powyżej 50%, w Polsce powyżej 50%, ale w wieku produkcyjnym. Czyli pokolenia cyfrowe, gdyby poszły wszystkie i zagłosowały, to one mają większość. A więc pokoleniowo jesteśmy właściwie za 3-4 lata 75% ludzi w wieku produkcyjnym to będą Y, Z-y i Alfy, już najstarsze Alfy. Alfy właśnie, prawda? I co dalej z Alfy? Gdzie one się znajdą, prawda? W jakiej rzeczywistości? Znaczy, ja mam taką charakterystykę tych pokoleń poszczególnych, no ale powiedziałem, że obiecałem, że pokażę z lotu ptaka grube kontury relacji światowych, więc nie mogę każdego problemu podjąć, ale w każdym razie są charakterystyki tych pokoleń, ich stosunek do pracy, do komunikacji wzajemnej i tak dalej. Więc zresztą bardzo dobre badania były zrobione przez taką wielką firmę światową Deloitte parę lat temu właśnie. No tam Alf wtedy nie było, ale do takich, które by można było pytać o ich zdanie. Ale ten X, Y i Z są bardzo dobrze rozpracowane, głównie Y i Z. I to są pokolenia, które
bardziej ustawiają się na jakość życia niż na ilościowe parametry, czyli u nich ten konsumpcjonizm nie jest na pierwszym miejscu. Szalenie istotne dla nich są sprawy jakości środowiska, klimatu i tak dalej. Dosyć duże wyczulenie na wolontariat, taką można powiedzieć pracę ten. Natomiast dosyć chimeryczny stosunek jest do pracy takiej zorganizowanej, że od 8 do tam do 16, czy tam od 7 do któryś, jakby nie, dla nich praca nie jest sposobem spełniania się w życiu. O tak pokrótce bym powiedział. W każdym razie czekamy, czy stabilizacja, czy destabilizacja, ale na pewno nowa jakość życia. Piotrze, proszę bardzo. I oczywiście otwieram czas na dyskusję. Ja to troszeczkę skrytykuję kolegę profesora i nawiążę do tego rysunku ostatniego, nie pierwszego, tylko tam, gdzie się te chmury zjawiają. Mi się wydaje, że brak w tym rysunku jednej rzeczy, mianowicie co zrobimy, gdy się tam pojawi tęcza. Oczywiście mówię tutaj może w kategoriach symbolicznych, wiadomo jakiej tęczy, jaką tęczę mam na uwadze. Krótko rzecz biorąc, czy widzisz rolę Polski? To nie jest tęcza, tylko zorza polarna, przepraszam. Ale zorza to jest zorza, ale brakuje mi tęczy, ale spokojnie. Więc tak, czy widzisz tutaj rolę Polski w perspektywie następnego pokolenia, czyli powiedzmy 15-25 lat do przodu, dalej nie sięga, która pokaże lub może pokazać swój wzorzec kulturowy. Bo to, co nas mniej więcej jeszcze w tym pokoleniu zetowym charakteryzowało, czyli w latach, przypuśćmy, 80., którego symbolem jest Jan Paweł II, to jest nowe spojrzenie na świat i na rolę człowieka w tym świecie. Najbardziej krótko mówiąc, my mamy pewien wzorzec kulturowy jako Polacy, czy on przetrwa? Abstrahując od problemu naszej roli w Europie i tak dalej, czy jest ta szansa? Bo wydaje mi się, że jeżeli będzie odpowiedź pozytywna, to będziemy mieli może niewielki, ale swój wkład w stabilizację tego globalnego układu światowego. Dałem możliwość odpowiedzi profesorowi w kabaretonie w Opolu śpiewał, co to będzie, gdy słoneczko zajdzie za daleko. Tak, proszę bardzo. Znaczy, u nas też problem demografii przede wszystkim jest nieciekawy, bo zakłada się, że w tej perspektywie, którą ja pokazywałem, czyli gdzieś w perspektywie 2000, połowy XXI wieku, czyli 2050, nas będzie już poniżej 30 milionów. I osłabianie siły demografii. Państwo jest silne, jeżeli ma mocną demografię, znaczy rosnącą. Kardynał Wyszyński w swoich zapiskach więziennych, w którym robił jakby ze sobą rozrachunek, czy jego polityka właśnie jednak jakoś tam koegzystencji z komunistami i wezwanie, żeby nie walczyć dalej już, głównie opierała się, że mamy zamiast 36 milionów, jak mieliśmy w 1939 roku, w 1945 mieliśmy 23 miliony, bo ileś ludzi nie tylko, że zginęło, wyjechało, ale też granice się zmieniły. I on powiedział, że rysowanie aktywnej i zdecydowanej polityki polskiej zacznie się, jak będziemy mieli w okolicach 40 milionów. Jak papież przemawiał na placu, kiedy powiedział te słowa, niech Duch Święty zstąpi na ziemię, to, na tą ziemię, to myśmy mieli 38 i dobry jeszcze trend wzrostowy, prawie 40 milionów.
A więc to była konsekwentna polityka, spojrzenie. Teraz idziemy w dół. Ale druga rzecz jest taka. Ja byłem na seminarium w katedrze Miltona Friedmana. To jeden z najsłynniejszych, a przynajmniej w latach 80., 90., który miał ogromny wpływ na kształtowanie się i ukształtowanie tego kapitalizmu reaganowskiego. Tak? I tam mi pokazali taki wykres państw, które na przykład spełniają i się mieszczą w ekonomii tej zrównoważonej, ale otwartej, wolnej ekonomii i tak dalej, i państwa, które się nie mieszczą. Te, które się mieściły, to były oczywiście wszystkie państwa zachodnie. Polskie nie było, bo ja tam byłem w 91 roku wtedy na stypendium w Stanach Zjednoczonych. I oni mówili, że nie ma jeszcze danych, ale później odpowiedzieli, co będzie z Polską. Ja się zapytam, jakie jest kryterium, że część się jakby na tej krzywej normalnej ekonomii otwartej, a część była taka zupełnie zdekorolowana gdzieś tam u dołu się pamiętała. On mówi, kilkaset lat ciągłości edukacji. Bez tego żadne państwo nie wepnie się nowoczesną gospodarkę, współczesną gospodarkę. Ja mówię, co to oznacza, co, że na przykład cała Afryka, on mówi, z Afryką nic nie zrobimy, no nie ma żadnych szans. Mówi, wy mieliście już na początku, pod koniec XIV wieku już uniwersytet, to znaczy musieliście przynajmniej ze 150 lat wcześniej mieć jakieś podstawówki, jakieś czteroklasówki, zresztą Kościół katolicki przecież kształcił dla siebie kapłanów, którzy musieli umieć czytać po polsku i po łacinie na dodatek jeszcze. Przecież wszyscy ci wielcy za czasów Jagieły i Kazimierza Wielkiego to wszyscy byli kapłani przecież. Ci, którzy na Soborze w Konstancji taką zrobili, ci, którzy wygrali, przecież Polacy wygrali proces z krzyżakami w Watykanie. No to musieli mówić biegle po łacinie, lobować gdzieś tam w tej kurii watykańskiej, komuś tam dawać co trzeba i kiedy, z której strony i tym podobne. Więc w każdym razie to oni byli, to nie ma mowy, wy się szybko wbijecie do Zachodu, nie będzie problemów. Mówi, Chiny to jest taka cywilizacja, że oni se zbudują swoje państwo i mniej więcej gospodarkę takiej klasy Stany Zjednoczone czy coś. Natomiast mówi Rosja, to nie wiadomo, co to jest w ogóle. To jest zlepek państw, czy tam jakichś narodów, czy ludów podbijanych właściwie bez pytania o zdanie i do widzenia. No i mówi, że Związek Radziecki, mówi, to się musi rozpaść. No. Wyście odpadli i sobie dacie bardzo dobrze radę. Mówi, wszyscy łacinnicy, na pewno błyskawicznie będziecie próbowali się wepchnąć do tego EWG, bo nie było Unii Europejskiej. Więc odpowiadam tak, cywilizacyjnie, organizacyjnie, mimo najsłabszą stroną Polski, to jest w tej chwili klasa polityczna, która zbudowała sobie dwie partie, które prawie że się umówiły, że będą się żreć i tak dalej. I oni się zaczęli sobą zajmować, a obywatele są do niczego moim zdaniem niepotrzebni, chyba żeby poszli zagłosować. Więc to jest dramat, który musimy przełamać. Ja sądzę, że najbliższe wybory prezydenckie będą całkowicie pójdą inaczej, niż to sobie w tej chwili wyobrażamy. I moim zdaniem Polski się nie da wyeliminować w tym regionalnym układzie stabilizacji politycznej i militarnej. Ponieważ kto trzyma Polskę, ten kontroluje całą Europę Środkową. Nie my, ale państwo, czy grupa państw, która ma w środku Polskę, kontroluje. Stany Zjednoczone nigdy nie oddadzą Polski. Chyba że się rozpadną i będą musiały się wycofać ale im zależy na tym, żeby Polska miała dobre relacje, no przede wszystkim z Niemcami, żebyśmy potrafili wspólnie, co będzie bardzo ciężkie, bo z Niemcami się dogadać jest i z nami też zresztą jest bardzo ciężko. No ale sądzę, że życie zmusi do jakiegoś bardziej racjonalnego podejścia. Natomiast siła kultury polskiej jest tak duża, że to nie ma mowy, żeby nas wymazać. To, że tam będą wyjeżdżać, zawsze wyjeżdżali z Polski, emigracja była zawsze, ale zaczynają w tej chwili, po raz pierwszy w zeszłym roku, więcej przyjechało Polaków do Polski niż wyjechało. Zaczynają przyjeżdżać małżeństwa mieszane,
na przykład z Hiszpanii i tak dalej, też znany klimatycznie, my jesteśmy państwem północnym, więc tutaj, no, nim tu dojdzie takie upały po 50 stopni, to jeszcze pożyjemy. Stare małżeństwa niemieckie, tylko wakacje w Polsce i wiecie, bo ja rozmawiałem przez przypadek w Kołobrzegu. Oni mówią, że dla nich to, że mogą o 10 wieczorem wyjść na spacer i nikt ich nie czepia, nie ma jakichś grupek ciemnych ludzi, mężczyzn, którzy ich tam zaczepiają czy jakiegoś tego, że oni się spacerują. Że to jest państwo dla nich cudowne, że tu może się czuć bezpiecznie. Więc my mamy atuty, tylko no nie potrafimy tego przekuć w odpowiedni ten. Nas po prostu, można powiedzieć, no nie, jak to jest, bambuko cały czas robią. I ściskają nam czołgi, które już nie wiadomo gdzie, co z nimi zrobić. Jakąś broń, powiedzmy. My to kupujemy w ogóle, nie mając nawet ludzi do obsługi. Przecież jakieś elektrownie atomowe, każdy, która u nich nie chodzi, to do Polski, łobudu. No i ja przyznam się szczerze, że ja już nie mam zdrowia, bo mi ciśnienie, jak mówię o tym, co się dzieje w Polsce, to mi ciśnienie rośnie i mogę jeszcze wiesz, tutaj wyjechać, nie, tylko nie w tą stronę, co zamierzam. Więc odpowiadając Piotrowi, potencjał Polski jest duży. Gospodarka jest nieźle ustawiona. Organizacja społeczna jest nie najgorsza, no bo przecież w końcu to myśmy zbudowali wbrew wszystkim naokoło tą silną gospodarkę. Natomiast klasa polityczna siedzi gdzieś jeszcze tam w tych podziałach i nie chce wyjść z tych podziałów, bo im wygodnie. No. Coś trzeba będzie z tym fantem zrobić. No, i to nie już nie ja. No. A właśnie tak przy okazji przypomniał mi się, premier Morawiecki swego czasu występując powiedział, jesteśmy gotowi. To zresztą zostało bardzo to powiedział tak niezauważone. Jesteśmy gotowi do wzięcia udziału w budowie nowego ładu światowego, prawda? I czy to jest ta ocena realnej jakiejś sytuacji, prawda, tutaj. Proszę Państwa, czy jakieś pytanie jeszcze do gościa? Proszę bardzo. Muszę Pana Pani się troszeczkę podobać. Ja mam do Pana profesora kilka pytań. Jedno to było odnośnie tym wykładu, a drugie, które Pan przed chwilą poruszył. A mianowicie te zmieniająca się sytuacja Polski po wyborach. I teraz to, że sobie wszyscy w Polsce mogą spacerować bezpiecznie, czy to się może niedługo nie skończyć, skoro nam narzucą pewne przyjmowanie. I się po prostu pytam. Tutaj w tym pytaniu nie ma tezy, po prostu czy Pana zdaniem takie bezpieczeństwo może być. A co do Pana profesora odczytu, to dwie sprawy. Jak Pan to rozumie dobrą współpracę z Niemcami? Tutaj się pytam, czy ta dobra współpraca z Niemcami nie polega na tym, że będzie dobra współpraca, kiedy będziemy, że powiem, podzieleni ekonomicznie, gospodarczo, biznesowo Niemcom i stracimy, że powiem, niezależność ekonomiczną, gospodarczą, biznesową, bo te wszystkie plany, które miał rząd przed wyborami, teraz, że powiem, legną gruzami, być może Świnoujście, Odra i po prostu inne. CPK, to nie wiem, bo to różnie nam mówią. Natomiast ta sprawa Chin. Jednak skoro jest to niebezpieczeństwo chińskie z
tego, co rozumiem, to to, że Francja, Niemcy zaczynają się otwierać na Chiny, a w tej chwili to również i Węgry. To się prawdopodobnie Amerykanom bardzo nie podoba. No, wchodzenie o kilku miesięcy bardziej niż przedtem Chiny do Europy, to co na to Amerykanie i współpraca amerykańsko-unijna. Zacznę od Chin, bo one są największe. Na tym slajdzie, gdzie mówiłem o kwestii kontynentu euroazjatyckiego i chińskiej polityce, tam było wyraźnie powiedziane, że Chiny będą dążyć do dominacji na całym gospodarczej, handlowej, nie militarnej, w całej Euroazji, czyli między innymi bardzo mocno sprząc gospodarkę Unii Europejskiej z gospodarką chińską. Taka opcja teoretycznie jest możliwa, ponieważ dużo przedsiębiorstw Unii Europejskiej już nie jest w stanie rywalizować z takimi gigantami jak jakieś tam Google czy inne te firmy Elona Muska, które mają właśnie kapitalizację po kilkaset miliardów, czyli tyle mniej więcej PKB Polski prawie, więc to są wielkie firmy i Europa nie ma już takich firm. Europa powoli wypada z tego, powiedziałbym, topu największych firm światowych, tam europejskich firm prawie, że już nie ma. Więc Europa się czuje zagrożona tą prężnością ciągle gospodarki amerykańskiej i to, że spada. Natomiast nie chcę przyjąć do wiadomości, że zawsze jak dam biurokratom, które zaczną wszystko regulować od A do Z, no to one zabija gospodarkę. Więc trzeba się zacząć zastanowić nad tym, co my robimy z naszą gospodarką. Chiny mogą być atrakcyjne dla gospodarki, bo co by nie powiedzieć, Chinom mamy jeszcze coś zaoferować i ciągle państwa Unii Europejskiej wierzą, że na terenie Chin, które są gigantycznym rynkiem, da się z powrotem uruchomić fabryki europejskie. Volkswagen ma 28 fabryk w Chinach. I Chiny mówią, no dobra, no jak wy nie chcecie naszych produktów, no to co to jest dla nas, nie tylko zamknąć wasze zakłady, ale też razem z załogą na przykład i z dyrektorami, no zamkniemy i już, i co nam zrobicie. Także to jest taka delikatna materia, ale Stany Zjednoczone twardo postawiają warunki. Bezpieczeństwo Europy bez Stanów Zjednoczonych jest bezpieczeństwem iluzorycznym. Więc jeżeli pójdą na model biznesowy bardziej Stany Zjednoczone, to one mogą powiedzieć, chłopaki, ale koniec zabawy z tym handlem z Chinami, albo możecie majtkami handlować, to tam durszlakami, czyś tam jeszcze, ale już mowy nie ma o jakiejś wysokiej technologii czy coś. Więc sądzę, że ta sprawa jest trudna dla Europy, bo z jednej strony opłacałoby się z tak wielką gospodarką, a z drugiej strony politycznie możemy być przymuszeni, że ona będzie bardzo ograniczona, ta współpraca. To się dzieje i Chiny z różnymi stronami, do Polski co chwilę przyjeżdżają jacyś Chińczycy, nawet do mnie próbują się dobić, bo ja jestem jeszcze w czynnej gospodarce, jestem przewodniczącym rady nadzorczej potężnej firmy, która w e-mobilności się liczy na rynku europejskim. No ja się z nimi nie spotykam, bo ja już trochę więcej wiem być może na ten temat, więc nie ma o czym dyskutować, ale wielu ludzi no, jest gotowe tam współpracować. Natomiast Niemcy, tu klucz leży i zarówno do relacji Unia Europejska-Chiny i Polska-Niemcy do Stanów Zjednoczonych. Niemcy z różnych powodów, dla mnie niezrozumiałych, uważają, że oni wszystko wiedzą lepiej. Nawet jak daną rzecz pierniczą, to też uważają, że tak jak było, oni wszystkie swoje fundamenty gospodarki położyli. Położyli tanie źródła energii z Rosji,
położyli sprawę, że oni będą rosyjskie gazem zarządzać na całą Europę i po uważaniu lepiej lub gorzej, więc drugi filar im padł. Padł im filar dużej wymiany z Chinami, no bo Chiny ich trzymają trochę na haku. Natomiast w ogóle, jak się mówi tym Niemcom, a ja miałem okazję, bo byłem w Radzie Naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który na zlecenie rządu polskiego, na to dostał spore pieniądze, przeprowadził taką dokładne zeskanowanie relacji gospodarczych polsko-niemieckich. Ja mam te materiały i z tego tytułu też rozmawiałem z przedstawicielami i polityki, i gospodarki niemieckiej. I zawsze zaczynamy od tego, czy wy zdajecie sobie sprawę, że wymiana handlowa z Polską, to jest prawie 170, teraz już przekroczyło, 170 miliardów euro, a z Chinami macie 240, a z Rosją macie w tej chwili 38 miliardów. A dla was Rosja i Chiny to jest coś, a Polski u was nie ma. To mówię, to wy przecież nie umiecie myśleć nawet. No ale oni nie, no to co, mają liczby na stole, a dalej uważają, że Polska jest nieważna. No i co zrobić? No do domu wariatów, no można ewentualnie. To co mówił Churchill, że Niemcy trzeba co 30 lat zbombardować, nie podając przyczyny. No nie wiem, no. Ale oczywiście konkluzje tej pracy wykonanej przez Polski Instytut Ekonomiczny były takie, że jedyną metodą przełamania to jest jakby, żeby grupy szerpów, bo szerpowie to są wybitni ekonomiści, specjaliści od jakichś tam czołowych technologii, mający dosyć duże pełnomocnictwa polityczne, ale fachowcy, nie politycy. Siadają i punkt po punkcie omawiają, czyli sine ira studio, to znaczy liczby, fakty, powiązania, jakieś realne scenariusze. Tak między innymi zbudowano nową formułę przejścia od EWG do Unii Europejskiej. Szerpowie Niemiec, Francji, Anglii siedzieli długo. I ten, jest taka świetna książka Jacques'a Attali, Szerpowie, gdzie on pokazuje, jaką dobrą robotę oni, nim politycy siedli, żeby się kłócić, wiedzieli mniej więcej przynajmniej na jakim gruncie siedzą. Musimy to zrobić z Niemcami, czy nam się to podoba, czy nie podoba, czy im się podoba, czy nie. Takim orędownikiem tego rozwiązania był były ambasador, który był bardzo przyjazny Polsce, Arndt von Freytag, któremu tak, od razu na początku wyciągnęli tatusia, co było już prawdą, który siedział w bunkrze Hitlera, ponieważ on był oficerem łącznikowym Abwehry, czyli wywiadu wojskowego niemieckiego, z bunkrem Hitlera. No to siedział, no był oficerem, kazali mu siedzieć. No jak tam już był końcówka, to był na tyle dobrze wyszkolony, że zniknął i później się pojawił dzięki temu von Freytag. Trochę młodszy ode mnie, trochę, znaczy już po wojnie. No ale od razu mu wyciągnęli to. On był szefem wywiadu niemieckiego i był zastępcą sekretarza generalnego NATO do spraw wywiadu, więc to był człowiek o bardzo dużej wiedzy i ogromnej sympatii, ale już miał dość Polski. W momencie, kiedy on pojechał witać, znaczy przywieźć prezydenta Niemiec, Steinmeiera, i miał razem z nim pojechać do naszego prezydenta na Krakowskie Przedmieście. Cała ta ulica, ta wielka z tego, z lotniska do Pałacu Prezydenckiego była wylepiona plakatami, gdzie na jednej stronie był Hitler, Bormann, Goebbels i ktoś tam jeszcze, a na drugiej była pani Merkel, prezydent Niemiec, właśnie von Freytag i ktoś tam jeszcze. A pod spodem było, że to jest grantu Ministerstwa Kultury i tak dalej. Czyli porównanie elity niemieckiej do hitlerowców na powitanie prezydenta Niemiec jest sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i on mi powiedział, no to jak ty sobie wyobrażasz, jak my mamy rozmawiać jako szerpowie? No to sobie wywiesił ten plakat. Napisał oczywiście do ministra
kultury i dziedzictwa, co to wszystko ma znaczyć. Ja mam już ten plakat. I ten minister odpowiedział, że to jest grant przyznany nie na plakat, tylko jakiemuś tam stowarzyszeniu, które sobie ten plakat wydało. Czyli uważał, że nie z tym plakatem nie ma wspólnego. No to w ten sposób nie zbudujemy tego, tych stosunków z Niemcami. Po prostu nie, z Niemcami możemy tylko zbudować na gruncie interesów, a im się wszystko zawaliło. Zawaliła im się kontrola nad innymi państwami za pomocą euro, ponieważ no bo się całkowicie sytuacja. Zawala im się eksport w tej chwili, no bo w Chinach i tak dalej. W każdym razie oni są naprawdę w trudnej sytuacji, ale jeżeli się zawali gospodarka niemiecka, to nasza się na pewno zawali. To jest oczywiste. Więc my powinniśmy teoretycznie się modlić o pomyślność gospodarki niemieckiej, ale oni, mimo że się im wszystko zawaliło, mimo że Polacy mówili, nie budujcie tego Nord Streamu, absolutnie, bo to już jest koniec zabawy, no to budowali i teraz Nord Streamu nie ma, ale do nas mają pretensje. Nie wiem, to co, dlaczego, no co myśmy zrobili? Nic. Oczywiście Polska była przygotowana na to, że jeżeli by doszło do wojny z Rosją, to mowy nie ma, żeby ten Nord Stream chodził. No to jakieś tam były przygotowane, gdyby coś tam, żeby on przestał chodzić, tak? No i przestał chodzić. No więc Niemcy też muszą nas brać pod uwagę, albo że tam chcieli nam przyblokować podejście do Świnoujścia, no to też im wytłumaczono, że my mamy coś, nie coś i jak nie będzie podejścia do Świnoujścia, to u nich nic nie będzie, żadnego podejścia. Więc z nimi jakoś próbujemy i na siłę i jakoś po dobroci rozmawiać. Jest to ciężkie, ale musimy rozmawiać. No nie ma innego wyjścia. No gospodarka niemiecka plus gospodarka polska stanowi dobre zaplecze, osłony całego tej flanki wschodniej na styku z Rosją. Przecież musimy się liczyć, że Rosji na razie nie da się rozwalić, bo kto tam będzie rządził? Kto będzie trzymał rękę na ich broni atomowej? Póki ich broni atomowej nie kupi się tych ludzi, jak Stany Zjednoczone zrobiły, jak rozwalały Związek Radziecki, czy Związek Radziecki się rozwalał, to przekupiły po prostu całe te służby rosyjskie, pozwoliły im sobie pozakładać firmy w Stanach Zjednoczonych, zagwarantowały im, że będą mieli konta i tak dalej, że będą przymykać oko na ich tam grabież i kradzieże za to, że zagwarantował, że albo wydadzą powiedzmy kody do broni. Ale teraz Putin to przeorganizował, kto inny kradnie w inną stronę, innymi technikami. I sądzę, że to, że się nie dobrali jeszcze do pieniędzy rosyjskich do końca, to tylko dlatego, że chcą sobie zostawić coś na wypadek, gdyby zaczęli gmyrać przy broni atomowej, to rzeczywiście się wszystko im skonfiskuje na całym świecie i się ich zamknie po prostu do obozów internowania. Więc oni mają coś do stracenia w świecie zachodnim i jeżeli ta sprawa zostanie rozwiązana, no to Rosja będzie musiała, no to już zgodzą się, niech się rozpadnie, niech tam Ukraina zwycięży coś. Na razie się boją rozpadu Rosji i ten sposób prowadzenia wojny na Ukrainie, że kosztem Ukrainy ją się przedłuża po to, żeby przytrzymać jeszcze, żeby tam ktoś wiedział, kto jest w rządzie. Ta polityka jest bardzo trudna w tej chwili. Ona się bardzo szybko zmienia, to przecież pokazałem właśnie. I my musimy prowadzić politykę jak wirtuozi, a my żadnej polityki nie prowadzimy. Proszę Państwa, został zabity żołnierz, a równocześnie trzech tam w kajdanki wzięli, bo otworzyli broń, bo co mieli zrobić, żeby ich tam pochlastali tymi nożami. I co się dzieje w Polsce? Nikt się nie chce przyznać. Ten mówi, że to ten zrobił, tamten wyciąga dokument, że ten mu zabrał uprawnienia, tamten wyciąga dokument, że to on miał. No i tak jak w klasie, no. W jakiejś szkole podstawowej ktoś tam nauczycielowi napisał coś na tablicy, tamten i ten nauczyciel w końcu za ucho jednego bierze i on mówi, kto to zrobił, tak? No ale no jest bardzo źle z naszą polityką. Na każdym poważnym froncie nie prowadzi się poważnej polityki. I to jest, jeżeli jakiekolwiek odpowiedź jest jakie powinny być relacje polsko-niemieckie, jakie mają być
relacje bezpieczeństwa, na przykład przy układzie tym migracyjnym, czy nam się tam nie nabiorą, to my do siebie miejmy pretensje, a nie do Niemiec, że są tacy, a inni. No są tacy, jacy są po prostu. My prowadźmy taką politykę dla siebie korzystną z takimi Niemcami, jakie są. Kwestia imigrantów. Przecież to od nas zależy, co oni tu będą robić. Jeżeli będziemy uważać, że emigrant jest ciężko pokrzywdzony, nie wiem, bo w XVIII wieku jego prapradziadka tam gdzieś tam w kajdanach ciarł Toskanę i musiał uprawiać trzcinę czy coś, a co nas to obchodzi? Dzisiaj rząd polski ma pilnować i my wszyscy naszego bezpieczeństwa. W Polsce, jeżeli by były takie gorszące sceny jak w Niemczech, że młodzi jesteś tam Arabowie ściągają majtki dziewczynom na placu publicznym, to niech ściągną we Wrocławiu majtki dziewczynie, to zobaczą, to nikt stamtąd normalnie nie wyjdzie bez połamanych nóg i guzów na tego. My sobie damy z nimi radę. Bo ich nie ma. Oni dopiero są groźni jakieś 20% społeczeństwa, bo nad tym już wtedy się nie zapanuje. A jak na pojedynczy, to pójdą ci kibice i zrobią porządek z nimi. Nowa policja niby, wiesz, będzie nim zajedzie, to już za późno będzie. No, nie ma mowy, żeby dać sobie narzucić reguły gry. Chcą przyjechać? Proszę bardzo. W Polsce jest taki język, takie zasady, taka religia i mają to szanować. Nie to wypieprzać, do widzenia. Proszę, ale też regulacje i decyzje unijne nam mogą zarzucić, chcemy czy nie? Nic nam nie mogą zrobić. Nie, po prostu nie wpuścimy ich i już niech Unia, no to co, niech Unia ma czołgi, żeby z Polską walczyć, żeby migrantów czołgami wwieźć. Po prostu, jeżeli się prowadzi konkretną politykę zdecydowaną, to nic nam Unia nie zrobi. Teraz mówią, a tam pushbacki są niemieckie. Polega to na tym, że przez Polskę, jak ci tam z Białorusi czy coś zostaną wepchnięci, bo są wpychani, że to nie jest granica szczelna, to tamci jadą od razu do Niemiec, większość z nich. No i Niemcy się lekko denerwują, ponieważ w tej chwili bardzo jakby uszczelnili granice i zaczynają wyłapywać ich, no to wykorzystują na razie niefunkcjonujące porozumienie międzynarodowe, że jeżeli z danego państwa nielegalnie do drugiego państwa emigrant przejdzie, to się go z powrotem do tego państwa, a my możemy najwyżej z powrotem na Białoruś. Ale my jesteśmy w strefie Schengen i jak oni już wejdą tu, to Niemcy nie mają podstaw prawnych, żeby ich nas wpychać z powrotem, tak? Tyle, że obecny rząd z nieznanych mi przyczyn, nie chcę tutaj już tego, no toleruje to. Ale gdyby powiedział nie, to by po prostu nic nie było i już by wziął i z powrotem tam do Niemiec ich wywalił w cholerę i do widzenia. Tylko, że ja powiedziałem, że jak mam taki dłuższy wykład, to omawiam jeszcze, skąd to się wszystko bierze, skąd się wzięła Unia, skąd powiedzmy ten poprawność polityczna, te LGBT, ci emigranci. Przecież oni dlatego mogą w Niemczech napastować te dziewczyny. Pomijam, że on, jak dziewczyna widzi Arabów, to niech tam nie lezie, powiedzmy z tym, że spódniczka jest w szerokości paska od spodni, bo po prostu niech się porządnie ubierze, albo niech najlepiej nie łazi, ale już tam wlazła, to nie powód, żeby oni jej majtki ściągali publicznie, tak? A policja nie reaguje, bo oni reagowali tak, jakby ci nasi, jak zaczęli strzelać do nich, no to i to nie tamtych zamknęli, tylko żołnierzy zamknęli. A po co jest żołnierz? Po co on ten karabin nosi? Żeby strzelać, no. No i do widzenia. Ja byłem w tym wojsku. No przecież wojsko się szkoli, albo się ich nie wysyła na granicę, a on nie może na granicy stać i emigrant dam nożem w niego, on nie może strzelać, bo to jest emigrant. No to jakiś, bo my żyjemy w świecie, w którym zupełnie jakieś absurdy są kompletne. To tak jak te siły z tytułu, gdyby na ten konflikt bałkański, gdzie po prostu oni stali, tamci się mordowali, a oni nic nie zrobili. Na pewno przychodzi czas otrzeźwienia, czas bardziej realistycznego
popatrzenia na sprawy. Czas bardziej realistycznego definiowania własnych interesów i metod ochrony tych interesów. I naprawdę, proszę Państwa, my nie będziemy się liczyć ani w Unii Europejskiej, ani w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dalej będziemy prowadzić taką politykę jak obecnie. Pewne rzeczy muszą być ustalone, na przykład budowa dużego bloku energetycznego, niezależnie czy jądrowy, czy węglowy, od momentu pomysłu, że budujemy blok, do uruchomienia to jest kilkanaście lat. W energetyce najkrótsza perspektywa rozwoju to jest 25 lat. To w międzyczasie, jeśli z czterech prezydentów zmienia ileś tam partii, to, a ponieważ jedna z drugą się kłóci, więc jak przychodzi partia A, to wszystko, co tam przygotowała partia B, wyrzuca na śmietnik i wyrzuca tych ludzi razem z tymi papierami. No to przecież nie ma ciągłości żadnej. Proszę dać nam trochę nadziei i powiedzieć, że to szybko się skończy. Nie, no ja sądzę, proszę Państwa, to się skończy szybciej niż sądzicie. To się skończy szybciej. Już przy wyborach prezydenta powstanie problem, że zostanie wytypowany przez koła, moim zdaniem, przemysłowe, obywatelskie i tak dalej, kandydat niezależny, ani z jednej, ani z drugiej partii. Bo jeżeli by był kandydat, załóżmy z powrotem z PiS-u, no to będzie dalej blokował wszystko, a jeżeli będzie z Platformy, to tam polecą porówno i wszystko zaoraju, tak? Ja mam swoje. Nie tam żadna Gabryla. Ale wie pan, że tylko media mogą wykrolować, a wszystkie media są zależne od kogoś. Nie ma takiej opcji jeszcze w tych wyborach, żeby niezależny kandydat był w drugiej turze. No. Media mają pieniądze od kogoś. No dlatego mówię. W tej chwili mają jedne. Od Platformy Obywatelskiej do PiS-u. No, PiS też nie ma na tyle swoich pieniędzy, ani Platforma, żeby trzymać media. Już na koniec opowiem wam, dlaczego nie było II wojny krymskiej. Pierwsza wojna krymska była wielkim zwycięstwem połączonej Anglii i Francji, które się żarły, ale tam się połączyły. Oczywiście to była bardzo krwawa. No ale nie rozwiązano, bo tak, Niemcy były bardzo niezadowolone, bo nie brały udziału w tym też podziale łupów, no bo nie brały udziału w wojnie. No i się szykowała druga wojna. I w salonie takim literacko, bardzo eleganckim, no i chyba bardzo sławnym w Paryżu, Madame Rothschild rozmawiał, zapisał to minister spraw zagranicznych w swoich pamiętnikach Francji, rozmawiał tenże minister spraw zagranicznych z premierem, czy będzie, czy nie będzie druga wojna krymska. Podeszła Madame Rothschild z ciasteczkami i mówi, proszę panu, proszę się nie martwić, drugiej wojny tej krymskiej nie będzie. Oni mówią, no jak to my nie wiemy, premier, a pani wie. No i tak mówi, bo Bouvet, to był Bernard Rothschild, mówi, rano siedział nadęty przy śniadaniu. No kazałam dać jajko, on lubi takie jak lubi. I nie je, no to mówię, to jest to jajko do cholery. On tak popatrzył na mnie, trzasnął pięścią w stół i powiedział, nie dam pieniędzy na drugą wojnę krymską i se zjadł jajko i w dobrym humorze wyszedł. I nie było drugiej wojny. No. Jeżeli zostaną zagrożone poważne interesy gospodarcze w Polsce, to na pewno będzie taki prezydent, jak trzeba. Ja oczywiście stawiam, że przy tym zaognianiu się sytuacji wojskowej będzie osoba dobrze przygotowana do natychmiastowego zgrania polityki państwa z wojskiem. A taką osobą jest niewątpliwie jedyną w tej chwili najwyższej rangi, która jest przygotowana, moim zdaniem bardzo, jest generał Andrzejczak, który był szef sztabu generalnego. Jest bardzo erudytą, bardzo, można powiedzieć, szeroko patrzy, bo tak są programy, co tydzień jest program z nim na kanale Zero i można sobie to wyobrazić. No i to jest oficer, który przeszedł
od tam podporucznika przez Afganistan, Syrię, wzgórze Golan, Kosowo, Irak. On cały czas gdzieś tam walczył, gdzieś tam tego i jest niezwykle szanowany w wojsku. Bo już zrobiłem z ciekawości wziąłem tego i jeżeli się zaogni sytuacja, to proszę wyobrazić, że przychodzi prezydent, który nie ma, bo przecież w tej chwili ludzie, ci młodsi są bez wyszkolenia wojskowego, on nawet salutować nie umie, on nie umie broni wziąć do ręki, przecież broni to nie można tak rachciać sobie tego. Przecież te karabiny są takie już no, groźne w sumie. I czy taka różnica przeciwpancerna, jak źle strzeli, to koledzy łeb z tyłu urwie, a nie z przodu. I to musi być człowiek, który szybko zgra potencjalne militarną politykę z polityką państwa i sojuszami międzynarodowymi. No, to tyle mogę powiedzieć, że to, bo każde społeczeństwo ma instynkt bezpieczeństwa, że szuka kogoś, któremu może jakoś tam zaufać czy zawierzyć. No to czy pani Gawrylu się zna na wojsku? Odpowiadam, nie zna się, przy całym szacunku dla niej. No. Ale wszyscy politycy, panie profesorze, którzy teraz z nami rządzą, nie znają się na polityce. Mówię z nami tylko listowki. No ale co ja panu poradzę? No pytacie mnie, przecież ja mówię to, co ja myślę. Ja chyba myślę, półtora roku, czy rok będzie to jest tak, że właśnie mnie nie żeby tacy byli, żeby nie przeszkadzali. Niektórych. Jak się zaostrzy sytuacja, to generał Andrzejczak zostanie prezydentem. Bo my go wybierzemy ze strachu. Czyli wiemy, to myślenie nas jest takie, że sytuacja jeszcze w tym czasie się pogorszy. Pogorszy się na pewno. Mówimy o pogorszeniu militarnym, społecznym, gospodarczym, o dziwo, gospodarka jest chyba w najlepszym stanie ze wszystkich tych elementów, które pan wymienił. Czyli przede wszystkim militarnie. Głównie militarnie. Czyli, panie profesorze, idąc dalej do takiego rozmowania, jesteśmy bardzo blisko konfliktu zbrojnego na terenie Polski, w tym dopuszczamy konflikt jądrowy, a w najlepszym przypadku rozbiór Polski. Tak, idę od tyłu. O rozbiorze nie ma mowy. My tak, 5 minut przerwy i jedziemy dalej. Dobra, ale beze mnie. To jest były starosta powiatu szczelińskiego. No. No to nie no. Też serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za to, że pan profesor przyjął to zaproszenie. Kiedy tak śmiało pytałem, czy tutaj nie przyjął, no przecież wiesz, że to by to zrobił, że dla ciebie tutaj przyjadę, prawda? Tak, dziękuję. Tak. Spotkać, wysłuchać i takiego świeżego spojrzenia, prawda, na tę rzeczywistość geopolityczną, bo my mamy naprawdę jakieś szczęśliwe, ale jeszcze raz spojrzenie i za to serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, przyznam na to serdecznie przerwę. Nie, a zaczniemy we wrześniu. W projekcie mamy następną kolejkę wykładów, prawda, ale to jeszcze wszystko musi być dopracowane i doprecyzowane. Także życzę Państwu też miłych wakacji, no i Panu Profesorowi, by to wszystko, co robił skutecznie dla dobra. Nie to zdrowia chyba trzeba żyć. Tak, bo inaczej byśmy nie ujechali, prawda? Ja nie powiem, żeby się na szybko nie zmieniały. Żeby się nie zmieniały, proszę bardzo. Także dziękuję serdecznie i wszystkiego dobrego.